Cześć, Klaudia, Klara z tej strony. Mam dla Ciebie dzisiaj przypowiastkę o tym, jak możesz nauczyć się na czyichś błędach, a dokładnie na moim błędzie. Więc tak. O co chodzi? Po kolei. Jest sobie dziewczyna, Klaudia Klara, nagrywa filmiki na YouTube'a. C'est moi. Dalej. Idzie sobie tu, tam, owam, bawi się, gada z koleżankami. Chodzi na jakieś randki z taksówkarzami albo innymi podmiotami męskimi, których teraz nienawidzi! Ma marzenie, dziewczyna ma marzenie. Odrobinę szczęścia w miłości. Każda, nie? Wychowana na kopciuszku, na księżniczkach, jak każda. Uważa, że ślub to jest ta brama niebios, że to jest tak jakby ślub to jest przejście do nieba za życia. Jak oni mogli nas w tych bajkach tak oszukać? No i słuchajcie, bo tu historia jest piękna. Miłość. On wziął psa na wychowanie, ja wzięłam psa na wychowanie. On wyszedł ze swoim psem do parku, do którego ja wyszłam ze swoim psem do parku i te psy do siebie podbiegły. A my zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i od tego momentu byliśmy nierozłączni. Oczywiście od początku były problemy, od początku wiatr wiał w oczy. Ale kto zakochanej dziewczynie może powiedzieć coś złego na temat jego lub jego rodziny? Nikt! Jak ty jesteś zakochana i jak tym zamiast źrenic masz serduszka w oczach. No nie ma bez szans, nie? Najpiękniejszy złoty umysł staje się po prostu gąbeczką. Spongeboxem. I właśnie, wszystko się układa. Zaręczyny, piękne obrączki, ślub, ciąża, zdrowa, piękna dziewczynka się rodzi. No jest po prostu cud, miód, orzeszki. Wspaniały czas, wspaniały. Mijają lata. Mija pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok. Małżeństwo osiada, dziecko dorośleje. Jednego dnia do Twoich drzwi puka policja z Twoim teściem, czyli tatusiem Twoim przyszywanym i proszę Cię o zwrot mienia. O tym, że jakiego mam mienia? Tato! Jakiego mienia, tato? Ta pani zabrała mój samochód. Historia pewnego leasingu. Macie nauczyć, dziewczyno, że nawet jak jesteś najbardziej zakochaną osobą pod słońcem, porządek w papierach musi być. Bo jak jesteś romantyczną duszą, dziewczyną, która mówi, ja nie dbam o takie rzeczy. Liczy się miłość. Liczy się po prostu to, że jesteśmy razem. Ci potem ktoś gazem po oczach da. Tuż po narodzinach naszej córeczki, ja i mój mąż musieliśmy zmienić samochód z takiego małego, starego w coś, co się nazywa rodzinny samochód. Słuchajcie, mój teść, przecież ja mam firmę, która świetnie prosperuje. Co wy się będziecie zadłużać? Ja wezmę, ja sobie wrzucę w koszty ten samochód. Wy po prostu będziecie mi dawać na spłatę rat, tak? Ja będę sobie miał leasing. Dla mnie to jest na rękę, bo ja przecież wtedy będę miał mniejszy VAT i tak dalej, no bo to są koszty firmy, blablabla. Kto tam prowadzi firmy, to kuma. Obiecajcie mi tylko, jedno chcę, ojciec mówi. Tatuś, mój nowy tatuś, jedno tylko chcę. Obiecajcie mi, że będziecie spłacać raty, żebym ja nie miał tego kosztu na siebie. Obiecajcie mi, że mnie nie wrobicie w płacenie rat z tego powodu. No gdzie tato? Gdzie my? Rozumiesz? Ja jeszcze mu dziękowałam. Ja jeszcze się bałam, żeby on nie pomyślał, że ja go chcę wykorzystać. Rozumiesz? I ja się czułam, że ja jeszcze mu muszę podziękować, że on chce wziąć ten samochód na siebie, a ja będę spłacać raty, nie? Jaki to jest dobry teść, jak ja dobrze trafiłam. Każdą złotówkę do domu w zębach przynosiłam, bo się czułam taka zobowiązana, że ja w takiej dobrej rodziny weszłam, rozumiecie? No i słuchajcie, tak zrobiliśmy. Wzięliśmy ten samochód nasz nowy, nowiutki, z salonu. Nie był to samochód najtańszy. Powiedzmy sobie, był to samochód z tej półki samochodów luksusowych. Jeszcze pamiętam, miałam taką sytuację, właśnie to było w 2018 roku, gdzie tak moja rodzina do mnie mówiła, a ty się nie boisz brać leasingu na teście? No bo de facto to ty nie jesteś tego właścicielem. Jak ty możesz o moim tatusiu? Jak możesz? W ogóle co ty mi sugerujesz? W ogóle? Dlaczego wy macie tylko takie złe myśli w waszych głowach, nie? To ja w ogóle żyłam miłością, ja byłam w ciąży, miałam dzidziusia, potem karmiłam cycuchem. Ja w ogóle, wiesz, hormony, miłość, kobieta, właśnie mam nowego tatusia, nie? Mój tata świętej pamięci nie żyje. Ja właśnie mam tatusia, mam męża, mam opiekę, wreszcie jako kobieta z córeczką na ramieniu, nie? A tu moja rodzina do mnie, że oni mnie mogą oszukać?
Jaką ja mam rodzinę w ogóle, żeby oni pomyśleli, że ci ludzie mogliby być źli dla mnie. 4 lata później. To jest jedna z miliona rzeczy, których ja złych doświadczyłam niestety. Ale taka powiedzmy jedyna, za którą mogę opowiedzieć, za którą mi grożono, że jak powiem, że jak się coś odezwę, to pójdę, wezmą mnie do sądu. Ach, tam. Nieważne. Ważne jest to, że przez 4 lata ja się bardzo starałam zarabiać, żeby przynosić w tych ząbkach, żeby nie było, że jestem czyjąś utrzymanką. Już 4. rok spłaty kredytu, jeszcze rok i będziemy uważali, że dorobiliśmy się pierwszego samochodu w naszym małżeństwie. Mhm. Chyba ja tak myślałam. Chyba tak mam teraz wrażenie, że przez cały ten czas jedyną osobą, która wierzyła w tę historię, teraz z perspektywy czasu jestem tylko ja. I parę miesięcy temu, bo to było 5 roku temu, mój teść przyszedł do mnie z policją pod nieobecność mojego męża, który wtedy wyruszył w trasę terapii psychologicznej swojej i on się wyprowadził na terapię i poprosił o kluczyki, dowód rejestracyjny jego samochodu. I tyle widziałam swój samochód, który spłacałam 4 lata. I nie ma w Polsce prawa, który ci udowodni, a spłacała pani raty. Nie, nie, nie. Bo mój teść, mój tatuś wymyślił ze swoją siostrą, że ja najmowałam ten samochód okazjonalnie od niego, od jego firmy. Rozumiecie? Że jeżeli ja komukolwiek powiem, że to był mój samochód i że ja go spłacałam przez 4 lata, to ja pójdę do sądu i będę musiała się tłumaczyć z tego, ponieważ jego firma użyczała mi ten samochód przez ostatnie 4 lata w najmie okazjonalnym, po prostu długoterminowym. Samochód jest już sprzedany oczywiście. Samochód jest już sprzedany, żeby mój teść się musiał pozbyć dowodu zbrodni. Więc go po prostu szybko upłynnił. Kto wam w to uwierzy, nie? Kto wam w to uwierzy, że jaka gospodyni domowa, nie posiadająca swojego samochodu, płaciłaby teściowi za samochód? No jaka gospodyni domowa ze swojego budżetu domowego spłacałaby samochód teścia? No ty pokażcie mi taką idealną synową. C'est moi. Znowu mówię, c'est moi. I ja jestem idealną teściową, synową. Spłacałam przez 4 lata, słuchajcie, teściowi samochód. Rozumiecie to? Pieniądze to są tylko pieniądze. Straciłam 4 lata oszczędności na jakiś tam przedmiot. Chuj z tym. Tytułuj przelewy. Bądź mądrzejsza od Klaudii Klary. Tytułuj przelewy i w ogóle je rób. Nie dawaj pieniędzy w gotówce. Mm-mm. Nie przelewaj pieniędzy tytułem przelew środków albo dla mojego kochanie, bo ja robiłam przelewy dla mojego kochanie. Rozumiecie? Taki tytuł przelewów miałam. No. Jeżeli lekcja, którą dzisiaj Ci przedstawiłam, Ci się podobała, to poproszę Cię łapkę w górę i wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, naprawdę. Wszystkiego dobrego. Pieniądze nie są ważne, ale uczucia są ważne. I zranione uczucia są ważniejsze niż pieniądze. Buziaki. Myszkuś, gdzie jedziemy? Odebrać nasz nowy samochód. Jaki? Piękny, rodzinny van. Wystawili już nasz? Czy nas wystawili? Jest na dworze. No, na dworze musi być. Przecież tak? Już wyczyszczony dla nas? No nie. Lilianka się obudziła. Lilianka się obudziła, bo są przygody piękne. Twój kluczy. Idę do pani Marty, tak? Tak. Ta. Jesteśmy na Warszawa Wola w UY. Oczywiście. Dobra, zaczynamy pani Aleksandrę. Zaczynamy? Tak. No. Zapraszam na tych pana za kierownicę. Zamknęli nas w samochodzie. Liliana. O, i otwierają nasz. Tak, Liliana? Czemu się denerwujesz? Masz nowy samochód. Powinnaś być szczęśliwa. Tylko podróż. O, poszły światła. Was
Pasuje mu, nie? Pasuje mu, bo się bał, bo się zastanawiał się, czy będzie mu pasować, czy pasuje nie. Pasuje mu. Pasuje mu, też mi się tak wydaje.